Rejon Kołomyjski, część obwodu Iwano-Frankowskiego, malowniczy zakątek Przykarpacia, kraina, która łączy w sobie pokucie i huculszczyznę. Tutaj czczą tradycje i zwyczaje przodków, tutaj szczycą się swoją przeszłością i z pewnością patrzą w przyszłość. Rejon Kołomyjski posiada perspektywy dla prowadzenia biznesu, rozwoju turystyki i inwestycji. Obecnie rejon Kołomyjski jest zaufanym partnerem w prowadzeniu handlu zewnętrznego dla 17 krajów. Rejon Kołomyjski został wybrany dla współpracy i inwestycji przez partnerów z Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Polski, Turcji, Cypru. Rejon Kołomyjski ma dogodne położenie gospodarczo-geograficzne. Leży na południowym wschodzie obwodu Iwano-Frankowskiego, na skrzyżowaniu głównych dróg krajowych. Dogodne połączenia, sieć dróg samochodowych i system kolejowy tworzą współczesną infrastrukturę drogową, która obecnie się rozwija i jest odnawiana. Na terenie rejonu dobrze się rozwija przemysł, w tym gałąź wydobywcza i przetwórcza. Czołowe zakłady przemysłowe produkują mięso i przetwory, chleb i wyroby piekarskie, mrożone owoce i warzywa, soki i ekstrakty, spirytus etylowy, gaz ziemny, produkty przemysłu drzewnego, kable elektryczne, kafle ceramiczne, karmę granulowaną dla rolnictwa. Rejon Kołomyjski posiada szczególne perspektywy dla prowadzenia biznesu w rolnictwie. Tutaj działa ponad 40 gospodarstw rolnych i 17 przedsiębiorstw, w tym z inwestycjami zagranicznymi. Główne kierunki rolnictwa w rejonie kołomyjskim to uprawa roślin, zboża, warzyw, roślin przemysłowych, hodowla zwierząt. Rejon Kołomyjski obejmuje w większości równinne tereny Przykarpacia, ale znajdują się tu i zalesione pagórki w objęciach dźwięcznych rzek. To przedgórze ukraińskich Karpat. Klimat umiarkowany kontynentalny ze względnie łagodną zimą i ciepłym latem sprzyja rozwojowi turystyki. Rejon Kołomyjski jest rajem dla tych, którzy marzą o odpoczynku od zgiełku wielkich miast, chcą oddychać świeżym powietrzem, wzmocnić zdrowie duszy i ciała przy górskiej rzece lub zachwycać się malowniczymi krajobrazami Karpat. Gospodarstwa agroturystyczne regionu gościnnie zapraszają, by poczuć prawdziwe domowe zacisze, spróbować potraw miejscowej kuchni, poznać tradycje i kulturę ludową, rzemiosła i rękodzieło. Turystyczną atrakcją rejonu jest Państwowy Rezerwat Cisów Kniaż-Dworze. Ten obszar przyrodniczy jest jednym z największych w Europie. W jego obrębie działa Muzeum Flory, Fauny i Minerałów Karpat. Unikatowy rezerwat kniaźdwirski jest cudownym miejscem dla odpoczynku. Oprócz cudownej przyrody, rejon kołomyjski jest bogaty na ciekawe zabytki dawnej architektury. Na wsiach i wioskach zachowały się budowle historyczne, cenne ze względu na styl, sposób budowy, wykorzystanie lokalnych budulców. W rejonie zawsze chciano tworzyć na chwałę Bożą. Tutaj można zobaczyć prawdziwe arcydzieła sztuki sakralnej, zabytkowe kościoły, unikatowe cerkwie. Rejon Kołomyjski to prawdziwa Mekka kulturowa. Tutaj co roku odbywają się dziesiątki festiwali, piosenki, sztuki, jak również etnograficzne i kulinarne. Tutaj można usłyszeć prawdziwych muzyków ludowych, spróbować autentyczne potrawy, przyłączyć się do sławnych tradycji narodu ukraińskiego. Aby bliżej poznać gościnnych i serdecznych ludzi,
aby dotknąć historycznej przeszłości Huculszczyzny i Pokucia, aby podziwiać malownicze obrazy dookoła Kołomyi, zapraszamy odwiedzić nasz pisankowy region. Kołomyjku zaspiewaty, Kołomyjku.